Jutro biegunem ciepła będzie Mazowsze, gdzie termometry w cieniu wskażą nawet 35 stopni. Jak będzie w naszym regionie? O tym już za moment. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejsza noc na przeważającym obszarze, jak widzimy, upłynie z bardzo pogodnym niebem. Dopiero po północy chmurze nie zacznie się w pasie zachodnim oraz północno-zachodnim. No i tutaj mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno przelotnych opadów deszczu, jak i lokalnych burz. Do kraju nieustannie napływa zwrotnikowe powietrze, co widać po temperaturach. Miejscami będzie to wręcz tropikalna noc. W centrum, na Kujawach oraz w części południowo-zachodniej termometry wskażą od 20 do nawet 21 stopni. Natomiast w pozostałych regionach prognozujemy od 16 do 19. Jutro, drodzy Państwo, pogoda stopniowo zacznie już się zmieniać. Co prawda do południa wszędzie zagości jeszcze dużo słońca, ale w drugiej części dnia od zachodu wkroczy front atmosferyczny, który stopniowo zacznie przemieszczać się na wschód. Przyniesie on dużą porcję chmur, przelotne opady deszczu, a także okresowe burze. Co do temperatury, to będzie to kolejny, wręcz upalny dzień. Od 27 stopni na wybrzeżu, przez 29 w okolicach Zielonej Góry i do nawet 35 na Mazowszu. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie bardzo pogodne, lokalnie zupełnie bezchmurne niebo. Niedzielny poranek przywita nas bardzo ciepło, temperaturą na poziomie od 19 do 20 stopni. Jutro do południa nad regionem błękit nieba i dużo słońca, ale w drugiej części dnia chmur stopniowo zacznie przybywać, pojawią się przelotne opady deszczu. I lokalnie może również zagrzmieć. Na termometrach, jak widzimy, bardzo wysokie wartości, od 29 do nawet 33 stopni w Brodnicy oraz we Włocławku. Zatem korzystajmy z tej jakże pięknej pogody, ale przede wszystkim uważajmy na siebie. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.